To jest żyjemy w społeczeństwie moment. To pedagog powinien prowadzić, a nie marszałek, żeby tych ludzi uspokajać. Czy to jest Sejm Polski? Co to się dzieje w ogóle? Dobra, przepraszam, ale zostałem sklikbaitowany właśnie. Miałem oglądać Przemysława Czarnka, ale bezlitosny z caps locka napisane. Bezlitosny! On nie bierze jeńców, widzowie. Hołownia rozlicza posłów. Kompilacja, czy co Super Express zrobił? To nie, czyli kompilacja. Jesteście gotowi na kompilację Szymona Hołowni? I jedziemy! No i dobre! Ostatnio są bardzo popularne na YouTubie. W sumie to są trochę takie edity, no nie? Jakby podłożyć dobrą muzykę, to trochę skrócić, to byłby taki edit na TikToka idealny. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Szymon Hołownia, fani moment. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Czy tylko ja zauważyłem, że Szymon Hołownia mniej lub bardziej intencjonalnie non-stop rymuje? On co drugie zdanie składa w rym. Czemu nikt jeszcze tego nie zauważył? Czat! Ja już nie mogę z tego. Nie mogę milczeć więcej. Muszę to powiedzieć. No tak, serio, posłuchajcie. I uwaga. Uważaj! Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Z gabinetu marszałka z hukiem zniknie zamrażarka. To może nie są takie... To są bardziej takie raperskie. On to robi jak raper. Że to nie są takie rymy, jak w szkole składacie podstawowej, tylko to są takie jak raperzy, że takie niby rymy, niby nie. Marszałka, zamrażarka, no brzmienie jest podobne. Na samym początku procedowania tego punktu porządku dziennego zgłosi... Jak tam jest głośno, w końcu jakiś mikrofon łapie, co tam się dzieje. Słuchajcie, że tak a propos takiej kultury, która panuje w Sejmie, który, pominam, ma być miejscem, gdzie jesteśmy reprezentowani przez naszych być może najwspanialszych, najbardziej utalentowanych, no it is what it is, ale no, tak być by było fajnie, jakby tak było, to ja naprawdę uważam, że cudem będzie moment, w którym ktoś wpadnie na pomysł, że od najmłodszych lat szkolnych dzieciaki powinny być uczone kulturalnego debatowania. Nie muszą to być jakieś debaty typu wcielamy się w postaci z tej i tej książki, bo to wiadomo, że połowa tego nie przeczyta i będzie to odbębniała, ale dać jakiś temat, który interesuje te dzieciaki. Dosłownie nawet im powiedzieć, dobrze, no to teraz ty jesteś Freezem. Wytłumacz mi tą konfigurację. Który ma wytłumaczyć, powiedzmy, że... Ale może ja od razu powiem, że wy się możecie śmiać, tak powiem tutaj, ale... No o to chodzi, żeby to były takie przykłady, które sprawiają, że one się zaangażują. Ty jesteś Freezem, który ma interes taki, a taki. Ha! Gary! Ha! A ty jesteś, powiedzmy, nie wiem, członkiem Gen Z, który chce się odłączyć i założyć własny biznes. Mhm. I musicie się nawzajem przekonać. Freeze do tego, żeby ten został, a tamten do tego, żeby poszedł na własne i się zwolnił z kontraktu. No przecież te dzieciaki byłyby tak zaangażowane w tą dyskusję. Na pewno, pewnie. No i do tego ktoś, kto rzeczywiście ma jakiekolwiek doświadczenie w debatowaniu. I proszę bardzo, i tłumaczę dzieciakom, w jakiej kolejności zabieramy głos, jak na przykład wygląda debata oksfordzka na przykładzie Freeza. Przecież to by było super. Ta, później wstaną i wrecytują roty. No dobra, no wiesz, dobra. Juzio, możemy też wyjść z takiego założenia, że jest źle i będzie jeszcze gorzej, w sumie to po co cokolwiek mówić, no nie? No tak też się nie da żyć, wiesz, no ja wiem, że to są abstrakcyjne przykłady, które się nie staną od tak, ale na tym to polega, no mamy tutaj w tym momencie miejsce, gdzie jest godzina 23:23 i kilka tysięcy osób sobie ogląda Hołownię i sobie dyskutuje na różne tematy. To nie jest rzucone w eterze, to, że ty piszesz coś na czacie, to ma autentycznie jakieś znaczenie. To jest jakaś dyskusja, która trwa, idzie w różne strony, ci ludzie później będą być może gadali ze swoimi znajomymi, spodoba im się jakiś pomysł, może są tu jacyś nauczyciele, może są tu ludzie, którzy będą mieli szansę coś przepchnąć gdzieś dalej, nie wiesz tego. Podyskutować sobie warto. Kowania ludzi kulturalnego zachowania to przykrywka, aby po cichu wprowadzić cenzurę. Ja wiem, że trolling, ale ja muszę tutaj powiedzieć na poważnie, że słuchajcie, nie ma niczego bardziej bezstronnego niż nauczenie ludzi zasad kulturalnego, takiej chociażby debaty oksfordzkiej, która sama w sobie jest po prostu narzędziem, tak? Nie ma żadnego związku z poglądami konkretnymi. Zajrzyj na sprawozdania stenograficzne, tam czasami można zobaczyć to, czego nie słychać na transmisji, a to jest ciekawe. Ciekawe, jakie smaczki ludzie wyławiają, co bardziej czujni. Tak, zgadzam się, Tuxedo. No to jest wiedza, która w tym momencie ma znaczenie tak realnie przy obecnych strukturach edukacji na studiach, żeby pisać sobie bibliografię do swojej pracy zaliczeniowej, dyplomowej.
A to też są rzeczy, które dzisiaj trzeba przerobić na modłę nieco nowocześniejszą i ich nauczyć od najmłodszych lat. Tylko że wiecie, no to kurde, to wymaga ogromnych inwestycji, bo weźmy na to, że człowiek, który miałby nauczyć młodego człowieka, jak się poruszać po dezinformacji w internecie, jak wyłapywać na przykład, co zostało zrobione za pomocą AI, a co jest prawdą i tak dalej, co jest deepfake'iem, co nie jest deepfake'iem, jak weryfikować źródła. Taki człowiek z reguły jest specjalistą, który nie będzie miał czasu na zajmowanie się nauczeniem takich rzeczy, bo o ile nie robi tego misyjnie, no to będzie zajęty pracą zarobkową w takim kierunku, w którym no, zapłacą mu po prostu lepiej, więc no to by wymagało niestety przeznaczenia bardzo dużych środków. Zgaduję. Julia napisała, że miała taki przedmiot infobrokering w liceum. Polegał na uczeniu robienia przepisów, cytatów, wyszukiwania legitnych info i super. A to się wiązało z jakimś profilem, na którym ty byłaś, czy skąd taki przedmiot? Bo pierwsze słyszę, żeby taki przedmiot był. O, prawda, fajny mal rzecz na czacie pisze, że wystarczyłoby dofinansować zrobienie szkoleń. Super. Są szkoleniowcy i okej, no to nie będzie, to już nie będzie takie problematyczne. Że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuje panu... Czemu oni sobie zbijają piony? To... Szczerze... Jezu, on dosłownie idzie i zbija wszystkim piony. No Boże, Chryste, panie, same. Okazuje panu... Co to jest? Co to jest? No dosłownie, ludzie na galę tak wchodzą i tak każdemu piąteczce z każdej strony przybijają. Tak samo to wygląda. No, zgadzam się, Marok, że to jest dobre podejście, że właśnie on zachowuje spokój w tych sytuacjach, bo im się wydaje, że oni to wygrali medialnie, a potem widzisz składankę Najlepsza akcja Hołowni, która ma milion odsłon i kilkaset tysięcy ludzi piszących. No, nie głosowałem na tego pana, ale w sumie to mi zaimponował. Więc o dziwo, spokój działa najlepiej w takich sytuacjach. Przyznam się szczerze, ja do momentu, aż ten człowiek nie objął stanowiska marszałka, kompletnie szczerze, uczciwie, jednak miałem takie podejście, że to jest trochę taka ciekawa persona, taka bardziej atrakcja w klimacie politycznym, natomiast nie wyobrażałem sobie do końca go w takiej roli poważnego pana polityka. Może miałem dalej ten obraz z telewizji i... Jestem naprawdę zaciekawiony tym, jak to się rozwija i przyglądam się z uwagą. To naprawdę jest troszkę zaskoczenie dla mnie, nie wiem, czy się zgodzicie. Zobaczymy, mam nadzieję, że jak dojdzie do ważnych głosowań, przynajmniej z perspektywy, podejrzewam, że też waszej i mojej i ludzi o podobnych poglądach, to też pan Hołownia będzie, znaczy generalnie Polska 2050 po prostu będzie godnie naród reprezentować. Mam nadzieję, zobaczymy. Czas pokaże. Dałem troszkę kredytu zaufania po tym, co zobaczyłem i zobaczymy, co z tego kredytu zaufania wyjdzie. No właśnie, ja się zgadzam z czatem, tak na chwilę wracając do dyskusji, że do niedawna wydawał się bardziej konserwatywny. I pytanie, czy to jest przykrywka teraz? Czy rzeczywiście troszkę zmienił poglądy poprzez być może kontakty z różnymi opcjami politycznymi, innymi, z którymi na co dzień nie miał kontaktu? Może coś się zmieniło w nim? Nie wiem, ja na razie obserwuję, tak, bacznym okiem. Podoba mi się póki co, jak pracuje, ale muszę jeszcze zobaczyć więcej. Na pewno muszę jeszcze zobaczyć więcej. Ramil pisze, opowiadał kiedyś a propos aborcji, że po dostaniu listów od kobiet, które tu przeszły, zmienił zdanie bycia całkowicie przeciwnym i że jakby był prezydentem, to gdyby tak większość ludzi zagłosowała, to by i tutaj ucięło. Ja zakładam, że to by je poparł. No, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tak, że nawet jeżeli jakieś tam wcześniejsze osobiste poglądy wchodzą, to mimo wszystko będzie też starał się reprezentować swoich wyborców i swoje wyborczynie, no nie? Zobaczymy. Ja się przyglądam, na razie się przyglądam. Co ja chciałem... Ale fakt, że słuchajcie, best of marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma bańkę odsłon, to jest żyjemy w społeczeństwie moment. Kto by pomyślał, że milion Polaków w ciągu 10 dni zdecyduje się kliknąć składankę best of kogokolwiek, kto nosi tytuł marszałka w tym kraju. Jak to się szybko wszystko zmienia? Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, prezesowi Proszę o ciszę! Najwyższej Izby Kontroli. To jest niesamowite, bo to ogląda to człowiek i miejscami zastanawia się, czy ogląda lekcję niesfornej klasy, którą próbuje uciszyć nauczyciel, nauczycielka, czy ogląda obrady Sejmu. No to jest abstrakcja jakaś. Co tam się dzieje czasami w tym budynku? Regulamin Sejmu został zastosowany. Co jest jakieś audio zgrane podczas wycieczki klasowej? Czy to jest Sejm Polski? Co to się dzieje w ogóle? Prawie, to jest niepoważne. Która zakończy się przerwaniem obrad
Jeżeli... Ile trzeba mieć lat, żeby zostać posłem? Wiesz co, wydaje mi się, że na tym etapie wszyscy możemy sobie powiedzieć, że jakaś taka powaga nie przychodzi z konkretnym numerem w dowodzie osobistym, więc możesz mieć i te 21, możesz mieć 30, 35, możesz mieć 50 i tak brać udział w czymś takim, co teraz oglądamy. Niesamowite. Dziękuję. Pozdrawiam cały powiat międzyrzecki. Pozdrawiam całą Legnicę. Tego nie wpisuję nawet jako darowiznę, nie ma tak dobrze. Rozliczam to normalnie, jak kogoś ciekawi. Bo tak rzeczywiście część streamerów sobie wpisuje donate jako darowizny. Ja jestem raczej zdania, szczególnie po umówieniu z księgowym tego, że należy to liczyć jako zarobki i odprowadzać od tego podatek, więc jestem debilem, który płaci podatki z donate'ów. Ku procedowania tego punktu porządku dziennego... Przypomnijcie mi, na ile godzin ja powiedziałem, że będziemy to odpalać we wtorek? Czyli nie będzie więcej niż 19. Podatki. Fajnie! A czy ja mogę jeszcze zmienić zdanie z tym streamem? Nie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. Pamiętacie, jak byliście dziećmi i wyobrażaliście sobie, że dorośli ludzie, jak chodzą do pracy, to są tam poważni? Jak wiecie, jak ktoś ma 30 lat, czy coś takiego, pracuje, to jest taki dojrzały, dorosły człowiek, któremu można zaufać, w pełni poważny. Jak się teraz czujecie, oglądając to, jak przywołałem tamte wspomnienia? Na pół i mówić przez, a nie nawet trzech, a więc każdy z panów chce mówić po minucie. Ale jak to oglądam, to dochodzę do wniosku, że marszałek powinien mieć prawną możliwość rozsadzania posłów. Jak to w ogóle brzmi? Mówimy o dorosłych ludziach, a autentycznie czuję, że pomogłoby jakoś w uspokojeniu rozsadzanie tych ludzi. Typu, koniec, nie siedzisz z panem Jarosławem, idziesz się przesiąść obok Tuska. No, aż się nie uspokoisz. No serio, no. Ja nie wiem, co tu można zrobić jeszcze. Przecież to pedagog powinien prowadzić, a nie marszałek, żeby tych ludzi uspokajać. To jest niesamowite. Karny Jerzyk na tym schodku za marszałek. O Jezu. Chcecie mnie zabić chyba. Marszałku, Wysoka Izbo, wnoszę o to, żebyśmy podczas powrotu zatrzymali się przy McDonald's. Szanowny marszałku, wnoszę o dłuższą przerwę, ponieważ kolejki do sklepiku sejmowego są za długie. No to super niania powinna prowadzić, dokładnie, Cat Lady. Ej, kurde, jak oni się dowiedzą o tym, że ludzie to oglądają na żywo, to ja podejrzewam, że długo nie powisi ta transmisja. Żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali w mojej ocenie, ale myślę też... Chyba jedyny człowiek świadomy, jak bardzo popularne są te streamy. Nigdy... Że mam szczerą nadzieję, że przez to, że jest to archiwizowane obecnie, tak łatwo dostępne, załóżmy, że YouTube będzie funkcjonował przez następne lata, to mam... Życzę nam wszystkim, żeby nasze dzieci, oglądając kiedyś streamy archiwalne z kanału sejmowego, wstydziły się tego, co u nas jest, żeby były zszokowane, że tak kiedyś wyglądała polityka. Naprawdę mam taką nadzieję. Boże, w ogóle wybija północ w Avizo FM. Ja mam propozycję, skoro wybija północ w Avizo FM, no to możemy...